na kanale Moda Eko Kreatywna. Dzisiaj będzie program, jak zwykle będą rzeczy z drugiej ręki, oczywiście jak zwykle na tym kanale. Natomiast dzisiaj będzie taki specjalny program stylówkowy, będzie to wyzwanie. Wyzwanie w kooperacji z drugim kanałem, też kanałem, który częściowo zajmuje się second handami. Mianowicie jest to kanał Joanny Pinkowskiej. Joanna wynajduje też piękne rzeczy z Lumpeksu. Często jest tak, że podobają nam się te same rzeczy. Mamy może inny styl ubierania się, ale bardzo często okazuje się, że na przykład te same rzeczy wypatrzyłyśmy albo bardzo podobne, albo nawet jest to czasem wręcz ta sama rzecz, więc gdzieś tam nadajemy na podobnych vibe'ach. No i słuchajcie, nasze wyzwanie polegało na tym, że wysłałyśmy sobie nawzajem kilka rzeczy. Umowa była taka minimum 3-4 rzeczy, ale w każdym razie, żeby były z tego mniej więcej 3-4 stylówki zrobione. No i to miała być taka trochę niespodzianka. Ustalałyśmy tam tylko pewne szczegóły, rozmiary i powiedzmy, żeby nie były to te same części garderoby wszystko, tylko żeby też były tam jakieś dodatki typu buty, czy torebki, czy i tak dalej. No i wysłałyśmy sobie nawzajem i miałyśmy z tym zrobić stylówki. No i oczywiście podlinkuję Wam kanał Joanny i zapraszam Was już w piątek rano, bo Joanny filmy ukazują się rano, na filmik u niej na kanale o tym samym tytule, czyli wyzwanie z Moda Eko Kreatywna. A dzisiaj u mnie wyzwanie z Joanna Pinkowska i kochani, zobaczycie piękne rzeczy. Oczywiście, że Joanna wysłała mi piękne rzeczy, zaraz Wam pokażę. Wybrałam z tych rzeczy 5 i zobaczycie mniej więcej 4 stylówki z nimi. Jakieś tam wariacje być może. Także możemy już zaczynać i oczywiście Was bardzo proszę o zasubskrybowanie kanału i o polubienie filmiku, podobnie jak u Joanny następnego dnia. Kochani, nie przedłużając, przechodzę do treści filmu. No i moi drodzy, najpierw pokażę Wam akcesorium, właściwie to nie z akcesorium, po prostu produkt z kategorii obuwie. Przepiękne buty, które wysłała mi Joanna. Muszę je zdjąć z nóg, bo mam je oczywiście na sobie. I użyję ich w prawie wszystkich stylówkach. Wyjątek będzie stanowić jedna stylówka, do której stwierdziłam, że jednak chcę takie bardziej wyraziste buty włożyć. Natomiast pasowałyby de facto do wszystkich tych rzeczy. No i buty są naprawdę piękne, ze skóry lakierowanej, z takim... może nie wiem, czy to uda się zobaczyć, ale te buty są lakierowane w takim ciemnym brązie, szarawym trochę, z takim jakby nawet połyskiem. Takie drobinki bardzo, bardzo drobne są tam. To jest 37,5. Idealny rozmiar wybrała Joanna. Naprawdę trafiła w dziesiątkę. Mam nadzieję, że te buty, które ja jej wysłałam, też będą dobre na nią. I słuchajcie, skóra jest nawet na podeszwach tutaj. Naprawdę, już Wam powiem, jaka marka to jest. Konstantin Stark. Naprawdę super. New York. I podoba mi się i kształt tych butów. I patrzcie, jaki mają super obcas. Bardzo modny teraz. Mam nadzieję, że zobaczycie, jak to wygląda. Super, właśnie teraz takie obcasy są bardzo, bardzo na czasie. Takie kieliszkowe to się nazywa. No i naprawdę te buty są mega uniwersalne. I w ogóle będę je nosić. Dzięki, Joanno. Naprawdę, bo z butami trafiłaś, no lepiej nie mogłaś trafić, bo są, mają bardzo fajny też kolor brązu, bo ja dużo takich ciemnych butów nie noszę, ale ten odcień brązu jest bardzo uniwersalny i na pewno go będę nosić. No i zobaczycie te buty właśnie w prawie wszystkich stylówach, więc w ogóle udało mi się je do wszystkiego tutaj dobrać praktycznie. A tymczasem druga rzecz, piękna rzecz, to jest, patrzcie, jaka piękna bawełniana spódnica, bawełniana spódnica Maxi, z takimi kontrafałdami, z takimi zakładkami jakby wokół. No po prostu spódnica jest zjawiskowa, sami przyznajcie, naprawdę Joanna ma świetny gust, co zresztą wielokrotnie podkreślam, jak komentuję jej filmiki, bo bardzo często podobają mi się rzeczy, które kupuję dla siebie i też do swojego sklepu. Bardzo, bardzo fajna spódnica, zobaczcie, krateczki takie są, ten kolor, który jest w tych kratkach, to jest taki łososiowy kolor, ale z daleka on wygląda trochę tak beżowo-zielonkawo wręcz, na łączeniach z czarnym, ale tak czy inaczej efekt jest przepiękny moim zdaniem i ta spódnica ma trochę taki fil sielankowy, ona jest troszkę taka w stylu takim, nie chcę powiedzieć wiejskim, bo to może źle zabrzmieć, ale w sumie czemu? Wiejskim, takim jakby właśnie
country, można powiedzieć. Można by ją dobrać do właśnie stylu, w stylu country, folkowym nawet. Nawet boho trochę, powiedziałabym. No jest przepiękna, gruba bawełna, więc w ogóle nie jest przejrzysta, nie trzeba halki pod nią nosić. No i ona jest dla mnie o rozmiar za duża, ale wiecie co? Nie jest aż to tak strasznie za duże, żebym nie mogła nosić tej spódnicy i chyba będę ją nosić, bo naprawdę piękna jest według mnie. I nie szkodzi, że jest taka tutaj luźna, bo mam komfort, nie muszę się czuć skrępowana w niej. No i oczywiście muszę sobie włożyć pasek, bo w pasie mi, tutaj jest ok, ale w pasie mi odstaje właśnie. No i jak widzicie, wygląda super. Pokażę Wam z tą spódnicą w związku z tym dwie stylówki. Właściwie jedna stylówka, ale zrobiłam wariację taką bardziej rockową i bardziej romantyczną. Ta, co mam na sobie i zobaczycie, to jest taka bardziej romantyczna wersja. Oczywiście najprostszym trikiem byłoby tu włożenie po prostu czarnego body albo podkoszulka obcisłego, albo koszuli wiązanej w pasie, też byłoby to super. Ale wiecie co, ja postanowiłam pójść, troszkę utrudnić sobie i pójść w stronę wzorów, żeby właśnie tak niebanalnie to zestawić. No i wzory kwiatowe w tym przypadku mi się skojarzyły właśnie też z tym folkowym stylem, że kratka i kwiatki to nawet w folkowych strojach czasem jest łączone, na przykład jakiś tam element spódnicy w kratę albo jakiegoś innego kratkowanego tam motywu i właśnie do tego potem kwiaty. Bardzo, bardzo fajne według mnie zestawienie, jestem oczywiście bardzo ciekawa Waszych opinii o samej spódnicy i o stylówkach. Druga stylówka, właśnie ta rockowa, tutaj znowu poszłam kluczem takim bardziej kolorystycznym, bo tam w tym gorsecie tutaj, który tak bluzko gorset to jest, właśnie trochę w takim stylu rockowym z zamkiem, są takie kolory, które i czerń, i właśnie ten taki kolor beżowo-morelowy, który tutaj też znajduje się w spódnicy, wydaje mi się, że fajnie to wygląda. Przełamuje tak tą spódnicę trochę w taki bardziej hardkorowy sposób. Mógłby tutaj też być mocniejszy pasek do tego, ale już zostawiłam ten sam pas, żeby już nie przesadzać z akcesoriami. I wiecie co, też ten gorset też jakby jest elementem takim folkowym, prawda? I tutaj forma tego gorsetu właśnie wydaje mi się, że fajnie nawiązuje. Można by też pod spód jeszcze bluzkę czarną na przykład włożyć, albo w kolorze morelowym pod ten gorset, ale byłoby to już takie bardzo mocno przekombinowane. Bardziej podoba mi się ta prostsza wersja. No i oczywiście jestem ciekawa Waszych opinii. Piszcie koniecznie, co sądzicie o tej stylówce. Asiu, Ty też się wypowiedz. Naprawdę bardzo dziękuję Ci za tą spódnicę. Spódnica i buty na razie są po prostu perfekt. Moi drodzy, idę dalej. Następna rzecz od Asi. To jest bluzka jedwabna marki Coast. Zobaczcie. Bardzo ładne ma kolory. Troszkę intensywne dla mnie, taka może lepsza byłaby dla zimy, ale kolory tak czy inaczej są przepiękne. I wiecie co? Ta bluzka jest na mnie trochę w biodrach za szeroka, ale to jakby pomijam, bo ja ją tutaj będę mierzyć do środka, czyli ja ją ograłam tak, że ona będzie wchodziła do środka spódnic akurat, więc nie będzie to przeszkadzać. Jest na ramionczkach regulowanych. Jedyne co, że bluzka ma spód, tak jakby jest dwuwarstwowa i ten spód jest sztuczny, wierzch jest jedwabny, więc nie wiem, czy po prostu na poziomie biustu od spodu nie wytnę tej halki, zostawię tylko ten poziom tak, żeby nie wyłaziło to tutaj, wiecie, u góry, bo jakby to obciąć tak przy samym tym, to przecież to by wyszło nam, albo coś takiego. Chyba tak sobie tu utnę, bo w sumie fajniej by było, jakby tutaj to było bardziej przezroczyste, przynajmniej jak są upały, a to jest raczej bluzka na upały. No, ale to jest naprawdę 5 minut roboty, więc w ogóle myślę, że można sobie, jak macie coś takiego, to możecie też zastosować taki trik. Pod biustem po prostu odciąć tą sztuczną część i zostawić sobie cienkie, jeżeli się da, oczywiście, bo tu się akurat da. Bardzo fajny kształt ma bluzka, bardzo ciekawe zestawienie, bo zobaczcie, pół tej bluzki jakby u góry jest takie bardziej różowe, pół czerwone bardziej. I w dole są te same kolory powtórzone, tylko już nie naprzemiennie tak boki, tylko tak w pionie. No i do tego sobie dobrałam prostą czarną spódnicę z jedwabiu na wierzch, która nawiązuje tu do czerni, prawda? No i do tego będę też mierzyć raz sandały, a raz takie, właśnie to jest ta stylówka, gdzie będą inny kolor butów, inne buty. Raz moje takie piękne, nowe baleriny. W jednym zestawieniu będą baleriny, w drugim będą te sandały. Sandały przymierzyłam sobie do długiej spódnicy, bo jeszcze pokażę Wam tą samą bluzkę,
z krótką spódnicą, w takim bardziej disco stylu, może jakaś imprezka nadmorska na wakacjach. No i tutaj baleriny chyba bardziej zakryte. Oczywiście można wymiennie, ale ja tutaj zdecydowałam, że baleriny, że krótka spódnica, wolę nie mieć obcasa wtedy, tylko mieć właśnie takie buty, które jednak już tutaj uspokajają to. To zestawienie. No bardzo, bardzo mi się podoba. Też jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Bluzka jest w świetnym stylu, naprawdę. Jest przepiękna po prostu. Tak jak mówię, trochę szkoda, bo jest troszkę szeroka w biodrach, więc chyba sobie jej nie zostawię z tego względu, że nie chcę mieć jej tylko pod spód. Być może ktoś po prostu skorzysta na tym, że ona jest w rozmiarze bardziej M jednak niż S. Góra jest dobra, no bo góra jest regulowana. Ale jest przepiękna i stylowa, moim zdaniem całkiem fajna wyszła, ale jestem bardzo też ciekawa, co Wy o tym sądzicie. Oczywiście. Bardzo fajna rzecz, naprawdę, w mega stylu. Kochani, kolejne dwie rzeczy teraz Wam pokażę, bo one będą występować razem. W jednej stylówce razem, a pokażę Wam dodatkowo jeszcze do spodni co innego, że będzie mi to pasować. Słuchajcie, spodnie też są w rozmiarze 38 i o ile rzeczywiście one są 38, to jest to taki materiał mało, jest elastyczny, ale nie jest tak bardzo, ale jest taki dość sztywny i trzymający. I powiem Wam, że trochę w udach te spodnie są wąskie na mnie. Ale ja teraz stosuję ćwiczenia i różne rzeczy, więc myślę, że do zimy te spodnie będą na mnie idealne. I zobaczcie, jakie są piękne. River Island, przepięknie uszyte. Naprawdę są bardzo ładne, takie jakby żakardowe. I mają taki beż z szarym, czyli fajne, bo moje kolory. Nie jest to, idzie to w zimną stronę, nie w ciepłą, ze srebrną nitką w ogóle. Mam nadzieję, że to zobaczycie fajnie. Z tyłu są kieszonki, więc naprawdę bardzo ładne. Zobaczcie, taki fajny srebrny guzik też mają. To są spodnie z niskim stanem, więc ja bym je tutaj bardziej nosiła w charakterze takich leginsów do swetrów długich na przykład. Ale pierwsze zestawienie pokażę Wam z marynarką, bo mam tutaj marynarkę od Asi, która po prostu tak trafiła z wymiarem tej marynarki, że to jest, no to jest niewiarygodne, że no to ja też mam taki rozmiar w oczach, że widzę, jaki na kogoś będzie rozmiar, ale Asia też widzę, że ma perfekcyjne wyczucie, bo ta marynara jest taliowana, jest taka blazerkowa trochę, ma tutaj takie zapięcie tu na zatrzech i zobaczcie, jaki to jest fajny, jaka to jest fajna jakość, to jest znowu taki szary beż. Beż krem, ale z takim szarym odcieniem, takim lekko melanżowym. No piękna marynarka, naprawdę. To jest H&M, ale bardzo dobry ma skład, już Wam powiem jaki konkretnie. Rozmiar niby 38, ale według mnie to jest bardziej 36 ta marynarka. Tutaj jest troszkę przesadzony ten rozmiar, bo ja normalnie noszę marynarki 36 i są nawet czasem luźne. Słuchajcie, 52% wiskozy i 48% lnu, pół na pół wiskozy z lnem, no piękny skład. Idealna jest marynara na mnie. Ja zmierzę Wam tutaj te spodnie do tej marynarki, do tych butów i będę miała taką zwykłą, jedwabno, tym razem jedwabno wełnianą koszulkę ściągaczową pod spód, w kolorze takim zbliżonym do spodni bardziej. No i zobaczcie, jak super jest zestaw z tego. No uważam, że naprawdę to się tak udało. To jest zestaw, który bym nosiła. Teraz może te spodnie są za ciepłe, bo ten materiał jest taki gruby i żakardowy rzeczywiście. On się bardziej nada raczej na jesień, zimę i na pewno będę to tak nosić. Ale marynarkę będę na 100% nosić. Asiu, dzięki. Naprawdę już drugi raz z takiego filmiku, bo w zeszłym roku robiłam filmik z Case Kate i też ta marynarka niebieska, którą Case Kate mi przysłała, jest nadal przez mnie używana, jest perfekcyjna, jest przepiękna. No i to będzie chyba druga marynarka, którą ktoś tak super dla mnie utrafił. Naprawdę jest piękna. Słuchajcie, a żeby Wam udowodnić, że spodnie będę nosić, oczywiście pod warunkiem, że troszkę stracę w udach obwodu, bo są takie dość obcisłe na mnie. Zresztą zobaczycie to. To zobaczcie mnie w tych spodniach i w swetrze oversize'owym, takim luźnym, który bardzo lubię, od Coco More. Już widzieliście mnie w stylówkach w tym swetrze, ale zobaczcie, jak fajnie on właśnie wygląda do tych spodni. Te spodnie w charakterze właśnie takich bardziej leggingsów, bo one są bardzo obcisłe. No i super, do tego jakieś na przykład szare botki, kaszmirowy szal i jakaś kurtka fajna albo płaszczyk kaszmirowy i po prostu będzie luksusowa stylowa na maksa.
Kochani, bardzo, bardzo jestem podekscytowana tymi stylówkami, jak widzicie. Bardzo mi się podobają. Moi drodzy, no i ostatnia rzecz, bo wiecie co, jeszcze dwie rzeczy dostałam od Asi. To było właśnie tak, żeby był wybór, ale tamte rzeczy niestety nie są w moim rozmiarze, no i nie bardzo mogę, bo akurat były za małe, więc nie mogę ich tu przymierzyć dla Was. To jest sukienka z przewagą wiskozy, Amarillo Limon. Amarillo to jest chyba fioletowy po hiszpańsku, a limon to żółty. Fioletowo-żółty. Taka marka po prostu to jest. Bardzo artystyczna, zobaczcie. Bardzo artystyczna marka, bardzo artystyczna sukienka. W piękne wzory, bo na przykład to mi trochę przypomina oczywiście Desigual, styl Desigual. I to też jest podobna jakby styl firmy. Zobaczcie, właśnie tu ma taki napis. Bardzo ciekawa sukienka, w bardzo ładnym kolorze, w fioletach mi jest dobrze, Asia wie na pewno, bo ogląda moje filmiki nieraz. Bardzo mi się podoba, niestety wiecie co, ja nie czuję się, nie mam takiego charakteru, żeby nosić aż tak obcisłe sukienki, nie czuję się w nich tak swobodnie po prostu. Ja jestem osobą, która uwielbia się czuć swobodnie, to jest jakby priorytet w moim ubieraniu się, oprócz stylu i oprócz materiałów, więc sukienka ma świetny materiał. I jest bardzo wygodna, no ale jest jednak dla mnie troszkę psychicznie mało komfortowa, ale pokażę się Wam, bo bardzo ładna jest ta sukienka sama w sobie i zobaczcie, jak wygląda właśnie do fioletowych sandałów, na taki nieformalny bardziej styl letni, ale mogłaby być na jakiś taki festiwal muzyczny, bo wiecie, takie kolorowe rzeczy to się kojarzą z jakimiś folkowymi festiwalami, z jakimiś takimi letnimi imprezami właśnie muzycznymi, także to jest taki strój, który mógłby być na taką właśnie imprezę i później afterek. Kochani, no, także jestem ciekawa też Waszej opinii. Oczywiście, no, już nie musicie komentować, że jest za obcisła ta sukienka, bo to jest oczywiste. Ale chciałam Wam ją pokazać, bo jest naprawdę ładna. No i komentujcie koniecznie. Mówcie, co się Wam podobało, jak trafione są zakupy Asi dla mnie. No i oczywiście jutro komentujcie u Asi, jak trafione są moje zakupy dla Asi. Zobaczcie koniecznie, jakie rzeczy dla niej wybrałam i jak ona to ograła. A na pewno ogra to super, bo Asi stylówy są zawsze trafione. Kochani, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam Was na kolejny haul lumpeksowy oczywiście i pozdrawiam serdecznie. Cześć!